Hej, cześć, witajcie moi drodzy w 10 odcinku z Gothica 2 The Returning. Powrót, tak, w wielkim stylu. Czuję się, jakbym nagrywał pierwszy film, bo już mamy 1001 film. Jest naprawdę bosko. Tak czas szybko zleciał, nie obejrzałem się dobrze, a już mamy 1000 filmów. To jest coś pięknego. Przeżyłem to wczoraj na własnej skórze, nagrywając z paru gier. CS taki trochę wyszedł pół na pół. Fifka taka na luzie, a LOL naprawdę fart nad fartami, bo na pewno rzadko kiedy bym się zdarzała losowa postać taka jak najnowsza, która właśnie wyszła we wtorek, czy tam w poniedziałek już nawet. Nieważne, zmieńmy temat. Możecie się wydawać dziwni, ale mój komentarz będzie troszeczkę taki dzisiaj lekko, taki niewyspany, ale postaram się utrzymać intonację komentarza, żebyście nie uważali, że jestem jakiś naprawdę niewyspany. No dobra, bo dzisiaj wyjątkowo mało przespałem godzin. Nie będę nawet mówił ile, bo to nie ma sensu. My stąd zaraz wyjdziemy, tylko szukam czegoś, a właśnie zjemy tą baranią gównianą cebulę, kurde, kiełbasę chciałem powiedzieć. Tylko czemu ja jestem do jasnej, ciasnej zatruty? No bo nie mamy antidotum, trzeba będzie sobie kupić u maga ognia, najlepiej. Albo u Xardupa nie ma, niestety. Dobra, ale tak czy siak zmywamy się stąd. Tam mam naszego Dagota. Ale naprawdę, jak go zobaczyłem, to ja już sobie pomyślałem o Putinie i o nikim innym nie myślałem, tylko o nim. A dlaczego? No bo Rusek. W 100% Rusek. Nawet podobni do siebie są, tylko ten coś trochę dymi, jakby się spierdział. A da się z nim gadać? Nie. Mordę ma taką czarną jak kurde brudny czekoladowy, nie powiem już kto dalej. Kurde, tam jest topielec, ja jeszcze jestem zatruty. Chyba, że czekajcie. Zrobimy takie coś, ale ja jestem i tak zatruty, nie? Ja czekaj. Chyba trucizna przestała już działać. To tak czy inaczej moglibyśmy teraz... Momento. Coś byśmy mogli poradzić na to. Trucizna dalej działa. To jest lipa. W każdym bądź razie. Dobra, zrobimy taki myk. No, nie ma wyjścia. Ja się z tym topielcem nie będę mocował. On mnie tu nie prześladuje? Dobra, bo już bym dzwonił po gliny. A zresztą to jest głupi powód. Tam mamy krwiopijcę, ale minęliśmy topielca. Prawda? Tam widzę jakieś ogniki. Fuk, krwiopijce spieprzam. Dobra, tam mamy ognika, z którym też wolałbym nie zadzierać, bo gówno jadł mi na kopie. Czekaj, tam nikogo nie... Wystraszyły mnie te dziobaki zasrane. Spieprzam. Ło. Co kwiczysz? Śniadanie nie zjadłeś. Współczuję. Jebać biedę. Dalej mnie gonią? Dobra. Jaszczur, odpuścisz sobie, nie? Dobra, odpuścił. Na pewno? Dobra, odpuścił. Możemy iść. Tylko kurde, ja dalej jestem zatruty. Tylko w taki sposób, że ja nie mogę sprintować. A chwileczkę. A jakbyśmy zjedli te gówna zwane serafisami? Może by coś to dało, no. Zaraz zobaczymy, przekonamy się. Dobra, gdzie mamy nasze serafisy? Są tutaj. Dobra. Jej, teraz możemy biec. No i ja to rozumiem, tylko momencik. Ja bym jeszcze pozbierał te krzaczorki, bo one nam będą niezbędne. A ich jest mało. Dobra, widzę, że ścierwojad. Ścierwojad czy ścierwojady? Bo... Wiecie, różnie z nimi to bywa. Dobra, tu kolejna zasrana
dupa mnie goni. Uciekać, uciekać, uciekać. Tylko płakać byście chcieli. No znykaj mi stąd. Dobra, już. Okej, okay, czekaj. Czekaj, czekaj. Ja się tak zakradnę tylko. Ty tam możesz se chodzić. Ja chcę tylko plantację zebrać. No szczerze mówiąc, tutaj jest główna plantacja, ale warto zbierać. Bo każda roślinka się liczy, którą oczywiście zbiorę, jak mi się uda, rzecz jasna. Teraz takie pytanie, bo pisaliście w komentarzu, tam parę osób pisało, albo właściwie jedna, walić to. Czy nie nagrałbym czegoś z darmowych gier typu World of Tanks, albo ten War Thunder? W World of Tanksa bym pograł. Czemu by nie? Nie próbowałem nigdy, szczerze mówiąc. A miałbym tą styczność z czołgami. Ale co do War Thundera, to jakoś nie jestem zmotywowany. Z jednego prostego powodu. Nie jestem jakby wyrafinowany i nie ogarniam w ogóle gier lotniczych. To jest w ogóle czarna magia dla mnie. I nie nadaje się do takich gier typu War Thunder czy World of Warplanes. Nie. To jest dla mnie czarna sztuka i wolałbym do tego ręki nie tykać, bo marny by był z tego gameplay, no trzeba szczerze przyznać. A z takich czołgów to nie jest żaden problem, bo tam pojedziesz czołgami. Oczywiście to nie są takie czołgi jak na przykład w GTA, spokojnie, to są już czołgi na pewno z, nie wiem, z II wojny światowej, może nawet i z pierwszej, nie mam pojęcia. Ale na pewno są różne rodzaje modeli czołgów. Czy to są większe, czy to mniejsze, czy mają, nie wiem, większą lufę, nie wiem, lepszą wydajność, no mógłbym wymieniać. Tutaj mamy jakieś sakiewki, o, się wzbogacimy, o, trochę hajsów, bo tak to jest bieda, bieda i jeszcze raz bieda. Tylko nie wiem, na kij ja zbieram bełty. Kusza? Kusza widziałem. Ile siły trzeba mieć, bym z takiej kuszy skorzystał. O, kusze! Dlaczego to są kusze? Polszczyzna polska! Co to jest? Polska mowa, trudna mowa. Ha. Jeszcze zręczność. Niewzmożne. Dobra, ty nie masz moszna, jak zwykle. No bez imienia tylko tyle umiem mówić podczas otwierania ekwipunku. Polskiego tam nie zna. Dobra, a teraz gdzie by to... Aha, tak, my przecież mamy wracać do tego, no, klasztoru. I wiecie, czeka nas wielka ceremonia. Aha, i ja oczywiście jeszcze nie włączyłem stopera. Zarąbiście. Tylko teraz jeszcze musiałbym po telefon sięgnąć. I nie jestem pewny, czy gdzieś... O, ja sięgnę. Wybaczcie, musiałem się sięgnąć po telefon. Bo wiecie, ja bez stopera ja nie przeżyję. Pewnie już materiału jest 5 minut, jak nie więcej. Więc tak uznajmy, że do 55 jeszcze minut tam i będzie git. Tu są jakieś krzaki, bo nawet słońce mi pomaga w tym. Robi się jaśniej, to ja widzę takie czarne plamy. To są te nasze leśne jagodzianki. Tylko teraz musiałbym jakąś minąć te ścierwojady, gobliny. No, to jest masakra. No patrz, ja nie ubiję takich małych, zielonych gówien, no to prędzej one mnie ubiją. I tak jest zawsze. Chyba, że zrobimy to w... O, ile serafisów się nazbierałem. Dobra, biegaj! Ło, nie zabij się, dobrze. I wiesz co? Teraz ci powiem tyle, Bezio. Płyńże tego klasztoru, nie kombinuj. O, szkoda czasu, a naprawdę jeszcze chciałbym coś zrobić, jak na ten odcinek. O kurde, zaraz się do mnie dopieprzy. Won mi stąd. Nawet się tu nie zbliżaj do mnie. No kurde, musi mnie blokować jakieś gówno. Ała!
On mnie chce gwałcić! Fuj, uciekać, uciekać. No patrz kurde, aż mu się dziób zwiększył. No patrz, a ten debil daje za mną płynnie. No nie odpuści sobie. Dobra, no zaprosi się o łomoc, dobra. Teraz na 100% powinien odpuścić, bo debil na pewno nie wie jak skręcać. A on nie jest człowiekiem, tylko jakimś zmutowanym ptakiem bez rąk czy tam skrzydeł. Ale to już jest taki najmniejszy szczegół. Już jesteśmy niedaleko klasztoru. Dostąpimy zaraz tego momentu, w którym... No, oczywiście ja nie zmieniłem tego, lokalizacji nagrywania. No i nagrywało mi na dysku H, więc wybaczcie. Ale przy okazji będziecie mieli już na 100% godzinny odcinek z Gotika. Kurde, nie mam wody, całą wypiłem. Chłech. No ale cóż, przynajmniej nie jest mi sucho w gardle. To i tyle dobrze. A w ogóle jak tam wrażenia po obejrzeniu tysięcznego filmu? Podobało wam się, było co oglądać? Czy nuda jak większość materiałów? Ale na pewno wam się podobało, zwłaszcza zwróciliście uwagę na FIFA. To nawet dobrze, mimo tego, że to nie jest FIFA 14, ale coś ala tego. Ale FIFA World też dobra, nie jest najgorsza. Może i ma swoje niedociągnięcia, które potrafią wkurzyć. Dobra, zanim pójdziemy do tych arcymistrzów, to my sobie już zdążymy zrobić runę ognistej strzały. Badabum! Czarmar! Dobra. Co? Jeszcze nie mogę? Ale przecież ja czytałem. Czytałem przecież podręczniki, no. Mamo! No kurde! Przecież niemożliwe, żebym zapomniał. Czekajcie, czekajcie, ja zaraz znajdę. Znajdę zaraz tą lekturę. Ničivo novova. Dobra, nic ci zabrakło, to nie ma co szyć. Dobra, gdzie jest ten pierwszy krąg? Nieinteresne. To jest drugi krąg, kurde, skup się. A tu jest... który? Nieinteresne. No mam ognistą strzałę, mam siarkę. No wszystko mam, mam runę. Zaraz sprawdzę, upewnię się. No jest siarka, jest zwój ognistej strzały. Mam runę. To nie wiem, czego tu jeszcze brak. Może mam po prostu, nie wiem, zgłosić się. Nie wiem. Ten też trenuje. Aha, bo mamy godzinę którą? Godzinę. A, no tak, i tutaj to właśnie działa, że o 5:00 przez 2 godziny codziennie babo z tym synkiem paladynkiem machają mieczami przez 2 minuty w realnym świecie. No naprawdę, jak na 2 minuty dziennie, no to kurde, wytrenują się chłopcy, no. Dobra, okej. Okay. Tak, proszę bardzo. Znalazłem ten kamień runiczny. Oh yeah. Niesamowite, udało ci się! Poszedłeś za znakami i odnalazłeś ukryty portal. Pokonując przy okazji stado potworów, które planowały zjeść mnie na kolację, tak. A inni nowicjusze? Co z Agonem? Może wypełnili zadanie przed tobą? Wszyscy zawiedli. Widać, nie było im sądzone przejście tej próby. Cóż, ogłaszamy zatem, że przeszedłeś test. Runiczny kamień możesz zachować dla siebie. To wiem. I tak bym ci go nie dał. Za stary jesteś już na czary mary. Dobra. Serpendez. A gdzie mój młotek Inosa? A, jest sobie. Mam teraz taki plan. Ja im go za Chiny nie oddam. Chociaż, czy jest sens? On nie jest nic wart. Ale czy by coś w ogóle robił? Czy ma jakieś, nie wiem, obrażenia? Ale dobra. Nie, lepiej nic nie kombinujmy. Jeszcze wyjdą z tego złe nowinki. Udało mi się pokonać golema. Co? Naprawdę? Przecież bez młota i nosa nie byłbyś w stanie tego dokonać. A skąd to wiesz? Niemniej, muszę przyznać, że wykonałeś powierzone ci zadanie. No nie. Pozwól, że wezmę młot. Nie, ty kurde.
i wziął mi młota, no ty szczylu. Dobra. Znasz już swe zadanie. No dobra, znam, kurde, nie denerwuj mnie. Aha, może ja mam się jeszcze nauczyć tego. Czekajcie. Gdzie mogę zobaczyć swoje skillsy? Dobra. Może mam pogadać z tym, no, Parlanem. Hej. Co do nauki pierwszego kręgu. Zbugowałem się, Bezio. Muszę porozmawiać z dowódcą paladynów. Lord Hagen nie przyjmuje nowicjuszy. Jedynie my, magowie, mamy prawo się z nim widzieć. No co ty? Jak mógłbym się nauczyć sztuk magicznych? Nie jesteś tu, by uczyć się magii, lecz by służyć Innosowi. Mogę ci jednak pokazać, jak zwiększyć swe magiczne moce. Poszukuję oka Innosa. Nie wiem, kto ci o nim powiedział, ale nikt nie ma dostępu do boskiego artefaktu. Gdzie przechowywane jest oko Innosa? Im mniej osób zna ten sekret, tym bezpieczniejsze jest oko. Możesz sobie oszczędzić wysiłku i tak go nie odnajdziesz. Ty chuj. Dobra, taki jesteś. Cham. Nie dość, że stary, jeszcze siwiały. Oj, tak... Ja tak się bawić nie będę. No nic nie mogę zrobić, mam przecież wszystko co trzeba. Może mam z... No kurde, wyjdź. Lol, ale bugi. Może mam z nim pogadać. Hej! On może mnie... Co mogę dla ciebie uczynić, nowicjuszu? Na czym dokładnie polega twoja praca? W szkole magów w dziedzinie manifestacji sferycznej. Co to znaczy? Mniej więcej tyle, że uczę ich, jak przywoływać przeróżne istoty z innych wymiarów lub sfer. Zwykle nazywa się to przyzywaniem, choć ta nazwa nie opisuje w zadowalającym stopniu sztuki wzywania pomocnika. Co więcej, jestem w posiadaniu pewnych interesujących zwojów magicznych, których nie ma Golas. Ale udostępniam je tylko członkom zakonu. Lol. Kurde, ten to jakaś niemowa. A może z nim mam pogadać? Hej. Może on mnie nauczy. Zażądałem próby. No, ognia. Dobra. Ultar kazał mi stworzyć runę ognistej strzały. Dobrze. A teraz pewnie chcesz, abym nauczył cię odpowiedniej formuły. Owszem. Nie za bardzo wiem, co jeszcze mógłbym zrobić. No co? Dobrze. Nauczę cię tej formuły, no. Ale najpierw musisz znaleźć niezbędne składniki. Czyli? Jakie? Dobra, ty mnie nauczę. Naucz możesz... mnie, jak stworzyć runę ognistej strzały. Nawet nie masz złota! Co? A ile ja mam, kurde, złota ci dać? Ej, nie, ty chyba chcesz mnie z torbami wyrzucić. Dobra, tu mamy jakieś sakieweczki. Ale ile niby kosztuje taka twoja lipna nauka? Naucz... Nawet... No dalej za mało, no to kurde ile? Kurde... Ja nawet nie wiem ile. A chcesz, żebyś kurde... nie podoba mi się to, nie wiem, może coś posprzedaję bezwartościowego. Dobra, o, masz tu antidotum dla mnie, chociaż z drugiej strony teraz bym się bardziej skupił na zbieraniu hajsów. No dobra, tu mamy długi miecz. Sprzedałbym go za taką sumę i opłaciłoby mi się. Dobra, więc go sprzedajemy. Tu mamy jakiś kiepski miecz, też go sprzedasz. Ten wilczy kieł bym go zostawił. To zostawiamy. To można sprzedać. Za marne grosze. Broń obuchowa, młot kowalski. Czy zostawić, czy nie? O, tu mamy kuszę, z której nie będziemy korzystać. Więc to na pewno na sprzedaż. Bełty też. O, co tu jeszcze takiego można? O. No nie wiem, czy mam to mieć, czy to sprzedać. Szczerze mówiąc, mnie to nie robi różnicy.
Ale motek kowalski niemniej jednak mógłbym zostawić, bo by się przydała. To możemy sprzedać. W ten sposób zarobimy więcej. Sorry, tu mam jeszcze skóry wilka. Jakieś jeszcze pierdoły bym posprzedawał. O, proszę. No i teraz jesteśmy dziani i bogaci, no i tak od razu nie mogło się dać tego, kurde, narzekać, byśmy potrafili. Okej, dobra. A ta mapa to nie będę kupował. A teraz sprawdzimy właśnie, czy już możemy sobie zrobić zwój ognistej strzały. Jak już to będzie możliwe, damy mu trochę hajsu, będzie zadowolony, a my po prostu posiedziemy już tą zdolność. Już mogę? Naucz mnie. No, dziękuję! No, ognistej strzały. I słuchamy. Aby stworzyć runę ognistej strzały, musisz połączyć na stole runicznym siarkę z kamieniem runicznym. Moc zaklęcia ognistej strzały wniknie w runę, a ty dostaniesz narzędzie Inosa. Skoro już masz wszystkie materiały, możesz przystąpić do tworzenia runy. Dzięki, mistrzu. O to mi tylko chodziło. On mnie wysysał z złota. 500! Kurde, biedny jestem już. Przecież ja nawet, kurde, na chleb nie będę miał. A ten, kurde, wyzyskiwacz wziął ze mnie wszystko. Dosłownie prawie wszystko, co sprzedałem, wydałem. No, zarobiście. Dobra, przestań hałasować. Hasza. Haszo, haszo? Żebym ci, kurde, nie walnął. Dobra, mamy runę. I za chwilę... Niezmożne. Jak to zbyt mała znajomość. Ej, nie, no wy mnie chyba naprawdę z torbami puścicie. Nie dość, że ciężko zbieram pieniądze i je szybko tracę. Trzeba uważać. No to jeszcze się muszę nauczyć pierwszego kręgu, żebym ja w ogóle mógł ruszyć z tą runą. Dobra. Tak, zrobiłem. Udało mi się stworzyć runę. Dobra robota, nowicjuszu. Zatrzymaj ją. To twoja pierwsza runa. Mhm. Kiedy osiągniesz pierwszy krąg ognia, będziesz mógł jej używać. Super. Ku mojej radości udało ci się przejść próbę. Dobra. Dziękuję. A teraz czas na ceremonię. To już jest ten dzień, ta sekunda, aby przystąpić do nich. Czy zostanę teraz przyjęty do Gildii Magów? Gratuluję! Uhu! Przeszedłeś pomyślnie próbę ognia. Od początku byliśmy pewni, że ci się powiecie. Tak jak teraz jesteśmy pewni, że dasz z siebie wszystko, by stać się godnym sługą Inosa. No dobrze. Jeśli jesteś gotów złożyć przysięgę ognia, przyjmiemy cię teraz w nasze szeregi. Tak, jestem gotów. I'm ready to... Jestem gotów, by wstąpić do kręgu ognia. Zatem wysłuchaj słów świętej przysięgi ognia. Czy przysięgasz przed Inosem Wszechpotężnym, jego wiernymi sługami i świętym płomieniem, że od teraz i na zawsze twoje życie będzie stanowić jedność z ogniem. Dlaczego jestem goły? Póki twe ciało i dusza nie spoczną w jego świętym domu, gdy zgaśnie płomień twego życia? Przysięgam. Składając tę przysięgę, zawarłeś pakt ze świętym płomieniem. Noś tę szatę jako symbol tej wieczystej więzi. Także przyjmij od mnie ten magiczny posąg. Tylko nam. A, ruski! Ruski! Jakie oruże ty przeczytałeś? Czekaj, ręka, dobra, czekaj. Dwuręczna czy jednoręczna? Dokonać wyboru. Kurde, Pyrokar, nie powiedziałeś mi, że też umiesz ruski. Kurde, ach, ten Putin zaraził nawet Gotika. Masakra. Dobra, jednoręczna, dwuręczna. No kurde, ciężka decyzja. Weźmy sobie jednoręczną. Tak myślę. Teraz, jako członek naszej organizacji, no, możesz porozmawiać z Lordem Hagenem, dowódcą paladynów. I tak też dzisiaj zrobię. Chętnie poznamy jego zdanie na temat całej tej sprawy. Jesteś wolny. Możesz się udać do Korynis. No, dobrze, zajebiście. Wierzymy tylko, że niezwłocznie przyniesiesz nam
jego odpowiedź. No pewnie, pewnie. Dobra. Okej, okay, wyglądamy teraz jak mag, jestem mag i będziemy magami. Ale to spokojnie, my i tak będziemy po stronie opiekunów, Beliara. On się nawet nie skapnie. Niemożne. No kurde, ale ja jeszcze nie mogę posiadać mocy takiej runy. No i muszę łazić do tych idiotów. Inos przyświeca tym wszystkim, chwila, którzy potrafią zgłębić jego mądrość. Mogłem ci powiedzieć wcześniej. A tak, 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 czekaj. A ty nie chcesz mojej pomocy? Te, halo, halo! Chwila! Aha, a to chyba muszę jeszcze porozmawiać z tym całym Pyrokarem. O, właśnie. Dokładnie. Mam jedno życzenie. Po przyjęciu w nasze szeregi każdy mag ma prawo domagać się spełnienia jednego swojego życzenia. Czego więc sobie życzysz, hmm? Czekaj, ile mamy życzeń? A, tylko to. Pragnę, by nowicjusz Dyrian został w klasztorze. Niech tak się stanie. Nowicjusz zostanie w klasztorze. Może objąć posadę ogrodnika, która się właśnie zwolniła. Aha, to tym lepiej, bo przynajmniej już nie mamy Agona. On był taki ogrodnik, no ale z pozoru był zły. Dobra, teraz już możemy iść. Dyrian pewnie zadowolony, że daliśmy mu szansę i posadę ogrodnika. Niech teraz haruje aż do śmierci. Tylko jeszcze więcej. Dziękuję. No nie, nie, uratowałeś mnie. No dobrze. Och, wybacz, mistrzu. Nie chciałem się narzucać. Dziękuję z całego serca za umożliwienie mi pozostania w klasztorze. Od dziś moje życie się zmieni. Dokładnie to samo powiedziałem. Aha, dobra. No dobra, to idź se zwal z tego powodu. Bo myślę, że to ma dla ciebie jakieś znaczenie. Mogę z tobą pogadać, czy nie ma sensu? A, dobra. Ty się już możesz walić. Ja jestem już rangą wyżej. A stoisz tam chyba już 300 lat. I dalej nie śmieje. Okej, okay, wychodzimy z wrót klasztoru jako już oficjalny mag ognia. Niemożliwe? Możliwe. Tylko właśnie teraz mamy ten problem, że my nie mamy hajsów, a ja chcę już nałożyć na siebie tą oto runę ognia. No kurde, nie można. Dobra, tylko co dalej? Co dalej? Dobra, to możemy takie buty zrobić. Okej. Okay. Serafiski, gdzie mamy? Tam mamy. Dobra, biegnij lepiej. My nie mamy czasu na żadne fajty. Dobra. Tak jest dobrze. A nawet idealnie. Okej, okay, dobra. No nie wiem, ja będę musiał nadrobić tą sumę, bo będzie źle, jeżeli... No w ogóle zrobię jeszcze zapis. No wiecie, jakbym tak zapomniał. O! To by była bieda. Goni mnie ten wilk. Dobra, odpuścił sobie. Masz szczęście. No bo wiesz. Co będziesz mi tu przywoływał? Nic mi tu przywoływać nie będziesz. Tylko my jeszcze musimy jakby nauczyć się tej magii kręgu pierwszego, żeby już rzeczywiście się już oswoić z magią ognia. Dobra, kierujemy się już do Kornis. Chociaż... Czekajcie... Ja bym jeszcze się tak nie śpieszył od razu z tym wszystkim. I to jest prawda. No to właśnie, to jest prawda, ziomek. Idź tutaj, dudlaj trochę piwa. Bo z tobą nie mam ochoty rozmawiać. Dobra, już myślałem, że ścierwojad się do mnie dopieprzy. Ale ma szczęście, ma chłopak szczęście, bo już miał ze mną, wiecie, takiego solo fighta, że no nie wyszedłby z tego dobrze. Okej, okay, tu mamy jeszcze jakieś serafisy. Ale no kurde, chciałbym na przykład już użyć tego, a nie mogę. Nie jest można. No właśnie, bo nie masz można. Ojej, Jezu. Musiałbym znowu nazbierać tyle hajsu.
Chociaż czekajcie, jakbym poszedł teraz do tej farmy karczmy, bo proszę, mi się myli tej karczmy i po prostu bym z nimi pogadał. Może by coś mi tam, nie wiem, ogarnęli hajsu. I to jest prawda. Siema. Kim jesteś? Mam na imię Orlan. Jestem właścicielem tej miłej gospody. Mogę ci opowiedzieć. Czego ci potrzeba, wędrowcze? Szukasz może miecza? Albo przyzwoitej zbroi? Jakiejś odmiany po rozmowach z tymi wiejskimi sztywniakami? A może po prostu informacji? Myślisz, że jeśli sięgniesz po sakiewkę, dam ci to. A może nie i więcej? Mi tego mówić. Właśnie. Ja się z tobą zgadzam. Odnoszę wrażenie, że gapisz się on na myśli, mój pierścień. To takie łatwe. Nie wiem do końca, co o nim sądzić. Nie mówię ci przecież nic nowego. To akwamaryn. Znasz ten trzymam kamień? Się od tego z owszem. Witaj w kwaterze głównej, bracie pierścienia. Myślisz, że ja czym mogę służyć? No, już zmienił dużo nastawienie. Dużo by mnie to kosztowało. Dobra, no, handel. Mi spod, oczywiście. Okej, okay. Jakie tu masz broń. Masakra. To było oczywiste. No nie wiem, mógłbym ci coś jeszcze sprzedać? Ja mamy nie tu wiem, jakiś kostur. Ileś obrażeń zależy naprawdę od inteligencji. O kurde, to chyba Bezio jest już na dużo tyle mnie to kosztowało. Głupi, że no nic nie podziałamy. Zupełnie się z tobą zgadzam. A czekajcie, ja mogę w ogóle założyć ten kostur? Widzi, słyszy się to i obo. Mogę nie nałożyłem w ogóle. Niemożne. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomóc. Aha, ja mam za mało jeszcze many. Nie musisz mi tego mówić. Oj, Jezus. Niemożne. Nie co innego. Oj, lipa. Nie wiem. Chyba sprzedamy ten kostur. No coś mi się myślisz, wydaje, że się nie będzie lepiej opłacało nim w ogóle grać. Są obrażenia od magii. Prawda. No nie. Sprzedajemy. To mnie wcale nie dziwi. Też mnie to nie dziwi, nikt wiesz. Nie chcę tego słuchać. Ale trzeba z tym żyć. To tylko plotki. Co ja takiego mógłby tu trzymam się sprzedawać? Od tego z daleka. A jest tego naprawdę nie trochę. Nie mów, że o tym nie wiesz. Nie wiem, ty mi powiedz. Oj, jest ciężko ludzi cokolwiek sprzedać. Ja bym trzeba nawet chciał, to słuchać by się dało. Dobra, naprawdę póki co mamy tylko 200. A resztę sobie wiesz, jakoś będziemy musieli się zgarnąć. Może ubijemy jakichś bandziorków. Się zobaczy. No bo byśmy pomogli Erolowi z właśnie tym oto problemem z kamiennymi tabliczkami. Zaraz, zrobimy sobie kolejnego save'a. Okej, dobrze. Sprawdzę, czy się nie doczepią te mrówkojady. Dobra. Trzeba to zrobić tak. Mam teraz taki plan. Jeszcze jednego save'a walnę. Wiecie, tutaj będzie trzeba robić dużo save'ów. Zrobimy teraz taki rozerwecie na kawałki! Takieś kozaki. Dobra, idzie. O, tylko jeden. Mam taki plan. Może bardziej taki pomysł, ale plan też. On zaraz walnie mieczem. Bo sięgnie. Ło! Widzicie? Nie zawahał się. I zrobił to. Dobra! Mam tu bandytę! Na sprzedaż! Ty podły bandyto! Teraz cię załatwię! Alarm! Dobra, zajebę. On nie przeżyje, chłopak. Zasłużyłeś na to, gnido! No, ładnie. Nic nie weźmiesz, jesteś gównem. O, przykro mi. Ty biedny frajerze. Szpada? Co to była ta szpada? Zaraz zobaczymy, co. Coś mnie to. A to jest taka szpada. Nie ma zmożna. Dobra, nie ma zmożna. Za 400 można sprzedać. Znaczy, zobaczymy, za ile w ogóle ja to mogę sprzedam. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. A opyliłbym to, bo to w ogóle jest jakieś gówno, nie szpada. Sam dobra, tak szpada, czekolada. No, za 40 to sztuk, ale jest ta ilość. A jeszcze zabijemy paru bandytów, to się wzbogacimy ponownie.
i wykorzystamy ten gold na to, abyśmy się mogli nauczyć kręgu pierwszego i z tym samym będziemy mogli już używać runy ognistej strzały, dzięki czemu będziemy mogli potężnie magiczny sposób wybijać stworki. Zrobimy sobie teraz znowu save'a, bo wiecie, ja lubię robić save'y, żeby wiecie, się wszystko zachowało, no bo inaczej to jest w ogóle gra stracona, zmarnowana. Jest demonologia! A coś dzisiaj słyszałem o demonologii, że tam ktoś chce zostać na starość demonologiem. Kurde, tak słuchałem na tej, kurde, nie wiem czy to była fizyka. O fuck, no i grałem się! Na co o fizyce mówiłem? Masz teraz nauczkę. O dobra, goni mnie, czarny! Znaczy, bardziej taki trochę Arab z niego niż czarny, ale walić szczegóły. No, no tak czy inaczej, jakaś tam dziewczyna chce nas... Śmieciu. Zamknij pysk! Tak czy inaczej, jakaś staruszka na starość chce zostać demonologiem. Dla mnie to jest masakra, ale jak chce, jak chce się zajmować taką dziedziną, nie wiem jak teraz to określić. Zamknij się. Straż! Stój! Garaż! Dobra, oni już tam go połamią. Nie dadzą rady z bandytą. Zasłużyłeś na to, gnido! Znaczy nie dadzą... A ten typ oto kto? Dzięki za złoto, mój ty bohater. Jakiś Rusek! Priwiet! Siema. Nigel, handlarz. O! Ty już... Handlujemy! Tak, dobra, ty... zamknij się. Co? Сейчас ja niczego nie продаю. Tak, że извини, nic. Co, bieda w kraju, rozumiem, no. Kurde, taki handlarz z ciebie jak z Menela śmietnikarz. Znowu jedno przeklętych stworzeń. The fuck? Lol. Ej, co oni robią? Jedna bestia mniej! Co to było? Chłop się wpakował w beczkę i nie mógł z niej wyjść. Nie, kurde, co za bugi się w tej grze dzieją. O, to jakiś jeszcze jeden. Hej, Grawo. Kolejny Rusek. Кажется, Grawo? Chyba z Gotika pierwszego. De? Возможно, ty i praw. Tak, jestem sławny. No, ty mi тот парень, który постоянно popad... Prawda? Ta, pamiętam. Biegłych katorżników здесь... Как ты здесь очутился? Странный вопрос. Так же, как и все. Добра. После того, как это... А, czyli z nim nie pogadamy. Hey. Chyba, czekaj, zapytamy jeszcze, jak leci. Как я тут дела? Proszę bardzo. С тех пор, как я перестал гнуть спину на шахте... На что же ты... Я все так же помогаю людям. И какие же проблемы? Ну, разного рода, смотря... Допустим, ты где-то слегка перегнул пал. Я бы мог помочь тебе уладить это недоразумение. Поверь, всегда есть ниточки. А там, глядишь, люди начнут относиться. Разумеется. Dzięki, naprawdę. Stary, dzięki. Serce Luciana. Aha, to jest dalej o tym demonie. Nieważne. Drugi bandyta ubity. Teraz trzeba będzie się jeszcze resztą zająć. Nie wiem, jak ja to go dokonam. Ale jak już dwóch bandziorków ubiliśmy. Przepraszam, farmerzy go ubili. My po prostu ich przyciągamy. To jest najlepsza metoda, sposób na ubicie tych NPC-tów. Mnie się nie chce z nimi walczyć. Ja wolę bardziej tak działać. Rozerwę cię na kawałki. O kurde, to. O, widzicie? Dwóch będzie lepiej. Okej, dobra. Przyciągamy teraz dwóch ludzi. Więc będzie już razy dwa. I przynajmniej połowa bandytów już tam zostanie wybita. Właściwie już dwie trzecie, bo tam jeszcze widziałem tych dwóch. Ale to będą łucznicy. I z nimi będzie ciężej się dogadać o to, żeby wyjęli miecz. Czy tam szpada, jak oni to nazywają. Co machasz tym mieczem? Szpadelką, kurde. Dobra! No dobra, możecie walczyć. Idą po mnie? Dobra. Odpuścili sobie. Ej, kolego! O kurde, coś czarno to widzę.
A gdzie jest drugi? Drugiego zabrakło. Lol. Dobra, trzeba się dołączyć do tej hajny. Teraz cię załatwię. Asie! Nie szujo. No i kurde, ja muszę teraz to wszystko wczytywać. Ty kurde gadzino. No dobra. Mamy i tak już pół godziny nagrania, więc nie szkodzi, że mi tam raz zginąłem. Ale mamy teraz tych dwóch bandytów, nie? Dwóch bandytów. Doigrałeś się. Kurde, nie zapisałem. Chyba. No właśnie, ja nie pomyślałem teraz o tym, żeby sobie zapisać. No i tak to jest. Jeśli ja się rozgadam, tu się wszystko naraz dzieje. Jeden wielki chaos. No i nagle... Stój, śmieciu! Zamknij się. I tak zaraz zginiesz, bocie. Dobra. Przesyłka przyszła. Kartofle. Kartofle. O kurde. Żeby mnie tylko teraz bandyta nie zaciłkał. Dobra, już odpuścili sobie. Teraz cię załatwię. Coś z łuku nie umie strzelać. No ja to w ogóle nic im nie robię. Zasłużyłeś. Nie, na to, nie mam expa, nie mam expa. No ty kurde, nie mam expa. Zajmę się twoją bronią. Ha ha ha, masz pacha, bo jej nie wziąłeś. Dobra. Handel. Zamknij się. O, aż mamy trzy. A to są już pałasze, ale i tak możemy sprzedać. Mamy już 400, zarabiamy na tych bandytach. Tym lepiej dla mnie. Nikt nie chce wiedzieć. No bo przynajmniej będziemy mieli ich już z głowy, a ja na nich zarobię i wtedy wykorzystam to, aby się nauczyć tego pierwszego kręgu. Dobra, to co byśmy jeszcze tutaj tak omówili? Dlaczego nie było przez tydzień filmów? No, planowałem, albo planowaliśmy z kimś tam uzgodnić, czy to będzie jakiś specjal polegający na wykonaniu Funny Moments, czy to w ogóle będzie jakaś inna rzecz. No cóż, nie wyszło, bo każdy nie ma czasu. Ja rozumiem, nie będę nikogo ganiał, żeby ktoś mi robił Funny Moment z 30, nie wiem, filmów. Czy tam nawet więcej. Dobra. Teraz to ruszyli sobie, kurde. Moment, bo teraz oni będą się za mną uganiać to porządnie. Dobra, gonią mnie już równo. Dwóch. Więc teraz idziemy i robimy taki plan. Uciekaj! Najszybciej jak tylko potrafisz! O, widzę, że teraz będzie ciężej. Może bym się wpakował w nieciekawą sytuację. Dobra. Uciekaj! Najszybciej jak tylko potrafisz! Ale im nie uciekliśmy, nie? Dobra, dalej jest dwóch. Może ja mam lepiej. Te zbugowali się. Lol, jakie noby. Czekajcie, jak zrobimy taki myk. No patrz, zbugowali się. Tu! Idioty. Dobra, widzę, że się obudzili. Z dziecinnego snu. Tylko plotki. Teraz możemy już ich jakby... Uciekaj! Najszybciej jak tylko potrafisz! Okej, dobra. Prezenty! Prezenty mamy! O kurde, żeby mnie tylko nie zabili. Teraz cię załatwię. Goni mnie! Uciekaj! Najszybciej jak tylko po... Ło! Fuck! Fuck. Trzeba było tu nie przychodzić. Dobra, zginiesz i tak marnie. Zasłużyłeś na to, gnido! Szybko, żeście się uporali. Ups, sorry, nie chciałem. Dzięki za złoto, mój ty bohaterze. Wezmę twoją broń na przechowanie. No wziął złoto. No koleś, ja tak się nie będę bawił. Dobra, znowu posprzedajemy te gówna. Oczywiście.
No, no, pewnie, pewnie. Dobra, szpada poszła. Za chwilę będzie 500 golda, więc w sumie nadrabiamy te straty, które żeśmy praktycznie stracili. Więc welcome to bogactwo. Ale dalej mamy dwóch bandytów i to mnie trochę będzie niepokoić. No bo oni mają łuki, a ja jeszcze czarować tak nie umiem. Na tyle, żebym mógł bez przerwy czarować. Ale zaradzimy na to. Spokojnie. Bez obaw. Jeszcze trochę i skończymy naszą misję. Robimy save'a ponownie. Wiem, teraz trochę niepotrzebnie. Ale mam już plan. Doigrałeś się. Dobra. Ale mnie tak dziwnie przyspieszyło. Te! Jak śmiałeś mnie walnąć? Jak śmiałeś? Dobra, teraz... Stój, śmieciu! Zamknij pysk. Te patrz, nie gonią mnie. O kurde. Ten to nawet ma odwagę z łuku strzelać. To już koniec, śmieciu! Ty pało ruska. Zaraz tam dojdę do ciebie. Wczytam save'a i cię tam zaraz rozgnoję. Chodź. Takieś kozaki. Dobra. Teraz już się bawić nie będziemy. Doigrałeś się. Kurde, mocni w gębie, ale... O kurde. Dostali nagle... śmieciu! O kurde. Kto ci... już koniec, śmieciu! No patrz co za kretyn! Znowu jedna z tych głupich... Zamknij się, no kurde, jeden sobie wyciąga łuk, drugi mnie goni. No tak się nie da, no panowie, tak się bawić nie będę, no. Chyba czekajcie, mam taki myk. Moment, o. Zaraz się zabawimy. Badum! I teraz... czemu mnie to bije? Ależ czemu mnie to bije? Kurde! Przecież ja przywołałem tego goblina po to, żeby ten ciul mi pozabijał bandytów, a on nagle się na mnie rzuca. Ja kurde, chyba muszę mieć tą demonologię opanowaną, żeby te ciule mnie słuchały. Doigrałeś się! A mam zresztą inny plan. Może pójdziemy tym razem tam, na farmerów. O, chyba, albo czekajcie. Stój, śmieciu! Dobra, ten wyciągnie łuk. Będzie miał wywalone na wszystko. Dobra. Ale jakoś to i tak chcę. Napadłeś niewłaściwego człowieka, bandyto! Dobra. Bij tego bandytę, bij. Te kurde, ale będziecie się tak berka bawić. Dobra, oni się jeszcze napieprzają. Może mu jakoś pomogę, żeby mi ten Randolph nie zginął szybko. O kurde. Zacięta walka. O kurde, zmienił kierunek. To się skupił na mnie. Ale chciałem pomóc Randolphowi, żeby on się, wiecie, na mnie nie rzucił, tak? Dobra, no ubić go trzeba w końcu. Tyle na ten temat. O kurde, tyś ledwie przeżył. Dobra. Takie buty. I nic już no, nie masz. No, przynajmniej masz jakieś złoto. Zajmę się twoją bronią. Lol, a przecież on i tak nie wziął tej broni. Dobra, nieważne. Został nam ostatni. A z tym to już myślę, że sobie powinniśmy bez problemu poradzić. Oczywiście sprowadzając go do farmerów. Więc tutaj nie powinien już nam sprawiać żadnych... O kurde, ale on może z łuku... To już koniec, no patrzcie, z łuku przywalił! Co za śmieć! No i jeszcze raz, no kurde, czemu ja tego nie zapisałem, no? Patrzcie, co za gamo, nie, na farmę ich nie będziemy sprowadzać, bo to jest jednak pomylony pomysł. A ja chcę to zrobić jak najlepiej, jak najszybciej, bez żadnego zbędnego... Dobra.
A zobaczymy, czy takie kozaki będziecie. Trochę się poszwędamy w kółeczko i zobaczymy, czy takie kozaki jesteście. Stój, śmieciu! Stój, śmieciu! A, widzę, że mówić to oni też umią. Dobra, zaraz coś skombinujemy. Tamten, o, tamten już widzicie. Stój, śmieciu! Zmienił jakby postawę. Stój, śmieciu! A, bo ten nie ma łuku, to dlatego nie może. Dobra, walić to. Załatwimy to sam na sam. Albo po prostu go sprowadzimy tam do farmerów. A z tym łucznikiem to nie wiem, co zrobimy. Będzie nam sprawiał stój, problem. Śmieciu! No chyba, że go nakarmię goblinem, szkieletem. Wtedy może będzie boleć. A wiecie, taki szkielet goblin to jest naprawdę. Dobra, teraz to już mam wsparcie. No szybko padniesz. Głupi dureń. Dobrze, że masz przy sobie przynajmniej trochę złota. Chyba wezmę sobie twoją nie broń. Może to nieprawda. A co ty tam od niego wziąłeś? O, jest stara kamienna blica. Ile mam już tych starych? Jedną dopiero. A dwie to pewnie gdzieś schowane w skrzynce założę się. A my nie mamy zdolności otwierania skrzynek. To jest najgorsze właśnie. Zapis. Kurde, pamiętaj o save'ach, bo zamorduje normalnie, zamorduje. Okej, dobra. No i mamy ostatniego bandytę. A my co możemy zrobić? No nic nie możemy tak praktycznie zrobić. No jest lipa, jest lipa. Chociaż czekajcie. A ja bym go tak przy... Już mam na niego pomysł. Moment. Taką rzucę mu bryłę lodu. A potem... Tylko moment, moment. Mana, szybko. Ło! Odskocz! Jezu, jaki dekl ze mnie, no kurde, nic nie można normalnie zrobić. Już miałem na niego taki pomysł, taki plan. Wszystko pomyślnie miało się zrobić. Nie, jak zwykle musi być jakieś ale. Dobra, mamy bryłę lodu. Tym razem powinniśmy na niego jakoś zadziałać. Nie, jak nie w ten, to inny sposób. Ale no trzeba, no bo kurde, ileż można. Dobra, takiś kozak. Okej, teraz będziemy w niego bić. O, może zginie szybciej. O, i to go jeszcze bije. Więc tym lepiej. O kurde. Ło, dobra. Ostro berwał. To go raz wścieczyłem teraz. Teraz muszę postarać się tak, żeby go sprowadzić do tych farmerów. No, bo jak go nie sprowadzę, to będzie marnie. Dobra. Muszę chodzić jak porąbany, czyli jak pijak. Mówiąc wprost, dobra, a on z pałki to gówno może zrobić. Z łuku już boli. O, widzicie te... What the fuck? LOL, jakie odgłosy! Co to ma być? On gra na haksach. Ja kurde, on jeszcze strzela tego łuku? Czy odpuścił sobie? Naprawdę. LOL. Trzymam się od tego daleko. LOL. Dobra, on może tam hałasować. Jak dla mnie to jest jedno wielkie LOL. Moment. To jest tylko moment. Spodłujesz. Aaa! Ale po uszach to dudni. LOL. Stój, śmieciu! To już dla mnie było mega dziwne. No, chodź, kurde. Co ty grasz, heavy metal?
Że tak z tego łuku popylasz. Opie. No kurde, łuk jak gitara, a... No może bardziej takie skrzypce. No patrz, i znowu zmienił broń. Patrzcie, co za pedał. Nic mnie już nie... Nie, nie, wkurza mnie. Dobra, biegnij, popylaj. A, nie, spudłujesz, pudło. Dobra. I tak masz mniej HP ode mnie. No kurde, trzeba go w końcu jakoś tu przyciągnąć. Bo on nie skończy. Dobra. Już masz przesrane. Przydałaby mi się pomoc. W końcu to była jego decyzja. No, widzę, że nikt mi nie chce pomóc. Mnie mówili co innego. Nikt nie chce wiedzieć. Patrz. O kurde! No nie pomogli mi, co za dekle! Rąbane śmiecie! No nie, a ja tylko czas marnuję. Co za... durnie. Nienawidzę takich typów. Zaraz my go jakoś tu potraktujemy. Kurde, nie ma jakichś innych czarów, żeby go naprawdę porządnie z... przyfasolić. No nic, naprawdę nic. A czekajcie, strzałów mamy 41, dobra. Niech tak będzie. Zaraz coś wymyślimy. Oła. Rzucimy na niego takie zaklęcie i... No kurde, zaklęcie włączaj. Dobra. Pomyliły ci się jeszcze bronie. No co za ciul! Ej, kurde, Bezio! Dobra. O, widzisz, z łuku bardziej boli. Ale on i tak mnie załatwi na cacy, bo to jest, kurde, właśnie bandyta. To jest jego zadanie, być takim siekaczem. Kurde, nie mam żadnego sposobu na niego. No, znaczy, ten z łukiem i bryłą lodu to jest jedyny ostatni. I więcej pomysłów nie mam. Muszę ogarnąć się z tym. Zabijemy go, ewentualnie jeszcze dostaniemy się do tej skrzynki, jeśli to będzie możliwe. A jak nie, to wrócimy do Korinnes i skończymy odcinek, dobra. Kurde, giniesz, Syfie. No okej, dobra. Teraz cię mogę jechać. Dobra, jestem blisko twojego zasięgu, to powinienem cię zjechać. Kurde, spamuj. Zjedziesz jeszcze, dziada. Oj, coś nie poszło. No patrzcie, ja się namęczę, a on mnie na hita zniszczy. No to jest właśnie dziadostwo. Kurde, jak ja go powinienem już dawno załatwić. Nie, kurde, tak się nie da. Pomęczymy się, wiem, pomęczymy się, ale to... No to jest jedyny sposób, a jak nie, no to kurde, masz problem i musisz się najwyżej zgłosić do jakiegoś, kurde, psychiatryka. No bo kurde, no nic nie zrobisz tak. Mamy, przywołam jeszcze raz tego goblina. O! Teraz będziesz miał zabawę. Ale on mi nie chce pomóc. Patrz, jeszcze nie dość, że ten goblin jest po mojej stronie, to się, kurde, rzucają na mnie, jedno i drugie. Stój, śmieciu! Patrz, a goblin dalej mnie goni. Niebywałe. To już koniec, śmieciu! Ostro. Kurde, nie, ja nie mam pomysłu już na tego ostatniego bandytę. Lipa ostra. Męczymy się już z nim chyba dość długo. Nie wiem dlaczego, ale no kurde, jak dla mnie to już powinien być skończony. I to porządnie. A jeśli nawet nie, no to kurde... O! Mam pomysł! To już jest pomysł na 100%. Nie, już ruszam z pomysłem. Dobra, chodź tu, Gadzinko. Dobra.
już się zniszczę. Tylko wiesz, musimy chodzić zygzakowato i nie za szybko. No dobra, on wyjął swój łuk. Stój, śmieciu! Ale no kurde. Pudło. Kurde. No dobra, on może pudłować. Trafił! Brawo! Dobra. Albo jeszcze mam inny pomysł. Z tym, że... Albo sprowadzimy go do tych farmerów. Tam przy karczmie, czy do tych farmerów. Tego jednego farmera, biedaka. To już jest mój ostatni pomysł i... Kurde, ja bym mu ten łuk zabrał z tych rąk, bo on naprawdę sprawia mi tu problem. Największy, wręcz bym powiedział. No co zrobić, jak nic nie zrobić, tyle można zrobić. Dobra. Kombinujemy. Okej. To już koniec, śmieciu! Taka właśnie jest kombinacja. No, on mnie na hita załatwi. Nawet jakby mnie walnął, nie wiem, w palca u kciuka, to i tak bym już zginął. Kurde, no co za zasrany, uparty bandyta, no. Inaczej tego nazwać się już nie da. Ale ja będę taki oporny i ja go załatwię spokojnie. To troszeczkę potrwa, ale załatwimy frajera. Na cacy załatwimy. Dobra, chodź tu. Teraz jak będziesz taki mądry i kozacki. To już koniec, śmieciu! Nie, wkurzasz mnie już! Kurde, przecież ja zrobiłem unika, ten i tak trafił. Fuck logic. Dobra, jeszcze raz. No kurde, damy radę, no tylko to trzeba dobrze odegrać i on już jest po prostu stracony, no. No po prostu bez przesady, no. Jak dla mnie to powinno być proste, ale no, jak nawet dla maga to jest ciężkie. Ubić takiego jednego kurdupelka. Moment. Jest tylko moment i on ginie, no. A on teraz będzie z łuku strzelał. To już koniec! Ale patrz! Śmieciu. Wcześniej nie trafił, a teraz jakoś mu się udało. Jak to jest w ogóle możliwe? No jak? No i minuty lecą, a ja dalej się bawię w tego złoczyńcę. Albo raczej uganiam się za złoczyńcą. Nie no, chcę go załatwić tak jak już trzeba, a jak nie to skończymy już ten odcinek. Niemożne. Dobra, ten siły nie ma jeszcze. No, tu mamy leczonko, tu mamy tego goblina, ale no ja w ogóle nie czaję bazy, dlaczego on nie jest po mojej stronie. To jest właśnie najgorsza możliwa rzecz. Dobra, chodź. Dobrze, będziemy się tak bawić. Bo inaczej chyba z tobą się nie da. Trzeba cię jakoś sprowadzić. No i widzicie, zmienił broń celowo. No i kurde, taka jest właśnie robota.